Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam was serdecznie w Don't Starve Shipwreck. Jak widzicie, mamy 135 dzień. Czy jesteście w stanie to uwierzyć? Ja też nie. Ten mięsny jesz trochę chyba tak, ale już go zostawmy. Kochani, z takich rzeczy moim zdaniem mucho importante jest to, że brakuje nam no troszkę mniej niż 100 osób do tego naszego obiecanego 500+. Do naszej 500-ki, której będziemy oczywiście nagrywać wszystkie odcinki z kamerką. Więc wydaje mi się, że jest to ważna rzecz, którą trzeba by było ogarnąć. I to tak bardzo ważna. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście... Ej. To zróbcie to natychmiast. Takie naprawdę natychmiast. Albo i jak najszybciej. Czy ja mam coś w lodówce? Nie. Miecznik. Trochę mięsa z potwora. Kokos. Kurczę, znowu patrząc na mój poziom mózgu przydałyby się jakieś banany. Chyba że spojrzymy sobie, co tutaj jeszcze jest do zrobienia. A właśnie. Ja gdzieś zostawiłem... Zostawiłem gdzieś pułapkę. Co tu potrzebujemy? Dwa fragmenty kości. Zaraz coś ogarniemy. O. To niedobrze. W sumie bardzo niedobrze, że jest tego tak mało. Trzeba by było troszeczkę jednak ich tutaj poogarniać. I lina. Linę jesteśmy w stanie ogarnąć jak najbardziej. Ciach, pach. No i teraz... Dobra, widzę, że tutaj nam lina też coś nowego pokazuje. Więc przy okazji to zróbmy. O, drewniany płot. No racja, to by się przydało. Tada, nauczone. Dobra, i znowu lina. I co jest tutaj nowego? Sumiany materac. O, prześpi spokojnie noc. A, to jest nawet niezły pomysł. Dobra, drewniany płot powiedzmy, że zostawmy sobie tak tutaj luzem. Tutaj dajmy ten kapelusz. O, akurat czas kapeluszy normalnie. Dobra, fajnie by było przespać tą noc, ale do tego jednak byśmy potrzebowali jakieś jedzonko, a... A, no wiecie. Czy ja jestem w stanie coś z tego sklecić? Może tak. Mięso potwora... Martwno miecznika nie, masło. Masło nam doda życie. Dobra, poczekamy do dzionka. On już się w sumie zaraz zacznie, jakby na to nie patrzeć. I poszukamy czegoś, co nam mózg odbuduje, ale po pierwsze zaczniemy od takiego śmiesznego tematu jak porzeczki. Zawsze chciałem. Nie wiem dlaczego zawsze mówię jabłki. Przecież to są porzeczki. Już momencik, jeszcze tylko jedną rzecz tutaj zrobimy. Dobra, i zbieramy porzeczki. Raz, i dwa, i trzy. No powiedzmy, że sześć, bo to będzie na dwa klopsiki. A to akurat idealnie. Trawy. Wiecie co? Trawy może być zabrać. Tak ja tutaj tak będę trzymał. Nie, muszę się jednak ruszyć troszeczkę. No słabo z tym mózgiem, ale pomyślimy może nad... jakąś wycieczką? Co wy na to? Zrobimy sobie wycieczkę nad jakiś piękny ląd, gdzie będzie pełno kwiatków i je sobie najnormalniej w świecie pozbieramy. Teraz pytanie, czy nie? Nie, nie widać. Myślałem, że widać tutaj pułapkę tą naszą wystawioną, ale jednak nie widać, a szkoda. W sumie drugie pytanie, gdzie ona jest? Bo no, nie chcę się przyznawać, że nie wiem, gdzie ona jest, ale po prostu, no, nie pamiętam. Tak, wiecie, tak najnormalniej w świecie. Dobra, przydałoby się jednak jeszcze jakieś mięsko potworka zrobić. Dobra, zobaczmy, gdzie my tą pułapkę zostawiliśmy. To jest bardzo, ależ to bardzo dobre pytanie. No niestety jest to temat, którego nie pamiętam.
Dobra, raz hapsnięte. 68. 73. O, to nam daje 5 zdrowia psychicznego. To tak trochę śmiesznie, ale jednak. Dobra, gdzie my zostawiliśmy pułapkę na ptaki? Czy może złapaliśmy tam jakiegoś ptaka, tylko o tym nie wiemy? Bo tak też może być, kochani. Ale nie musi. Jeszcze tak się spojrzę, czy gdzieś tutaj ją widać. Nie, no nie widać jej na mapie. Widać, przepraszam, widać. I już nawet wiem, gdzie ona jest. Dobra, a przy okazji zrobimy tak. Garnek potrzebuje trochę kamienia i 6 węgla. Dobra, mam pomysł pewien na kolejną wycieczkę, ale najpierw zobaczmy, czy tutaj kogoś złapiemy. Znaczy, czy kogoś złapaliśmy, może tak. Oj, nie, nikt, tak zupełnie nic. Dobra, to idziemy na drugą. No, teraz tutaj poszłaś? Patrz. Aj, wiecie co. Dobra, jakieś... No dobra, mamy cię. A jednak! A jednak się udało. Jeszcze na wieczór. Dobra. Magia, co potrzebujemy? 4 deski i kapelusz. Kapelusz mamy. Powiedzmy tak. To wyrzucimy, to na razie też tutaj wstawimy. Ciach i 4 deski. To róbmy ładnie 4 deski. Czemu tak dużo? Oj, dzień dobry, wieczór. 3 i 4, dobra. I teraz w tym momencie możemy zrobić piratokapelutator. Dobrze to powiedziałem? Chyba tak. Dobra, damy go może tak, o, bardziej tutaj. Tada! Zobaczymy, co tutaj gromadzi czarną wiedzę. Aha, cienie odmieniacz też można zrobić. Dobra, fletnie można zrobić. O, super. Mokrofletnie, co? Zestaw orkiestrowy. Nocna latarnia. A, i to już są do cienia odmieniacza. Pancerz mroku, miecz mroku, kufer z korzeni. Co? Życiodajny amulet. No to by się przydało. O, albo ten mroźny, ale to... Regulator TY... Co? Aha, już wiem, która. Już wiem, która to łajba. No dobra, zrobiliśmy. Mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Wyszło. Powiedzmy, że się udało. Czekajcie. Przyjmujemy 6 węgla i 3, tak. No i to jest dobre pytanie. W takim razie, czy... Tu mamy zestaw do szycia, tutaj mamy bioluminescencję. I tutaj mamy. Wiecie co? Weźmy sobie tak. Idźmy spać. O! Za skrzynkami, nikt nas nie zauważy. Ciach, pach. No i pięknie, no i mamy kolejny dzień. I tak to się robi. Dobra, to słuchajcie, jak mamy troszeczkę mózgu, zobaczmy, gdzie jest tutaj nasza... Oj, daleko jest ta. Znaczy daleko. I obok akurat takiego fajnego miejsca, na którym niby nic nie ma, ale może jednak by coś było? Dobra, zobaczymy, w jakim stanie jest nasza łódź. No w pięknym stanie, wręcz w idealnym stanie prawie. Bardzo prawie bym powiedział, bo jak widzicie, żagiel nam się kończy. A taki żagiel jednak wypadałoby zrobić. Do tego potrzebujemy 2 liny i 2 wężowe skóry. Co oczywiście teraz ogarniemy, bo
Jest to bardzo, ależ to bardzo ważne na chwilę obecną. Więc... Wielinę. Zobaczmy, co tutaj jest nowego. Papirus. No, papirus by nam się przydał, ale to za chwilę. Tutaj jeszcze coś. Dywan z wężowej skóry. Kurczę, to też nie jest głupie. Ale na razie... Robimy sobie taki oto piękny nowy żagiel. I lecimy. O! Jaką mamy mewę śmieszną. Gdzie lecimy? No dobra, tędy lecimy, bo jesteśmy blisko. Albo i nie. No i widzicie, i tak to jest ze mną, no. Mówisz, dobra, już idziemy, ale potem patrzysz, że jednak czegoś ci brakuje. No i nie idziemy. Ojku, znaczy czegoś brakuje. Jedzenia brakuje. Transportnik, czy ty masz na coś miejsce? Nie, ty jesteś zawalony po brzegi po prostu, chłopie. Mężowa skóra? Co to, jakieś flupy są w okolicy? Może od pająków? Kurczę, no... Ten pająk tutaj, no, jest mi troszeczkę nie na rękę, tak samo jak ten. Ale powiem szczerze, że jestem aktualnie tak głodny, że zjadłem dosłownie każdego motylka, jakiego napotkam, a widzę, że żadnego nie jestem w stanie napotkać. Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie. Głodny ja, witam serdecznie. Czemu? No właśnie, nie ma motyli, chciałem powiedzieć. Ej, 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 pani motylek! No, już się bałem. Dobra, chociaż coś, chociaż coś. Musimy te motylki teraz na szybko ogarnąć, nim dorwiemy się do jakichś bananów. Mi się wydaje, czy te motylki przyspieszyły. Dobra, są też te dublony, które mamy tutaj. No i tak. No i tak, jak zawsze. Jak zawsze. Wszystko się kończy i w tym momencie skończyło się złoto. Oczywiście moglibyśmy popatrzeć, jak leją się węże z pająkami. Jejko, jak się leją. Dajcie mi coś. Znaczy banany mi dajcie, o. Najbardziej to dajcie mi banany. Ale widzę, że oni tam są sobą zajęci. Ja to tam w ogóle im nie jestem potrzebny. Do szczęścia nawet, słuchajcie. A czemu ty do mnie? Halo, halo. Oczywiście, że raz trzeba. Zawsze pamiętajcie, nieważne co się stanie, raz musicie pasnąć transportnika. Jeżeli przynajmniej raz go nie pacniecie, to nie jest dobry odcinek. On zawsze musi raz oberwać. O, pająki się skończyły? Dobra, chodź, idziemy stąd. Idziemy, 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 idziemy. Transportnik, idziemy. Aha, one już tu wszystko zjadły. A bo to jest na drugim poziomie. Oj, transportnik. O, jest też grzybek. Aha, grzyb z grzybkiem nic nie zrobimy. Dobra, chociaż jajko sobie zjedzmy. Znaczy, z grzybkiem teraz nic nie zrobimy. Oczywiście, tutaj jest jeszcze złoto. Ale to może za chwilę. Znaczy, za chwilę w sensie później. Mi się wydaje, że my mieliśmy bardzo dużo złota na tym, na tych bagnach. Więc póki jest jeszcze wieczór, to idźmy tam. O, o. Ja dobrze widziałem tam tą, nazwijmy to, królową. A te grzybki nam się jednak przydadzą, jakby na to nie patrzeć. Żebyśmy na żadnego flupa tutaj nie wpadli. A jak zwykle, Emergency Gaming z Cialnym. Hurej! Idźcie mi stąd. Chodź, 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 transportnik. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O, tu jest flup jeszcze. Patrzcie, no i nie da mu spokoju. Nie da, nie da, po prostu nie da. Chodź.
Chodź, chodź, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo ile można z tymi pęcwałami. Nic nie rozumieją, nic nie rozumieją, naprawdę. Idziemy. Ile mamy? 10 grzybów mamy, jest dobrze. Dobra. Ciach. Tutaj ciach. Pierwsze to, najpierw zjedzmy. Aha, a jeżeli zjem takiego... Nie, nie chcę ryzykować. To spełnia teraz, więc jest dobrze. Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to nie jest dobrze, więc... wiecie co? Zobaczmy. O! To właśnie chciałem zobaczyć. To wcale nie jest marnotrawienie całkiem dobrego micznika. On po prostu miał tak skończyć, tak było ustalone. My teraz idziemy po rzeczki, again. Wiecie co, zróbmy tak, że zbierzemy wszystkie po prostu. To ile można zbierać na raty? Kurczaczki, co to ma być? O, te już w ogóle wróciły. Trzeba się objeść tak na maksa najwyraźniej. Nawet w ciemnym ładnie wygląda, bym powiedział. Dobra, jak to tutaj teraz wygląda? Dobrze, że jest pełnia. Zbierzemy wszystkie możliwe teraz. Oczywiście poza tymi z mięsem potwora zrobimy sobie całą resztę tak zwanych dżemików. Aha, nasiona tutaj ktoś zostawił, bardzo fajnie. Nie wiem po co mi one, ale niech będą. Zostawimy je tu. I wracamy. I wracamy i liczmy na to, że zdążymy. Czy zdążyć, to chyba zdążymy. W skrzynce jesteś, nie pytaj się, gdzie ty jesteś cały czas. Po co ci to wiedzieć? Dobra, szyszki nam nie są potrzebne teraz wcale. Patrzę jeszcze, co takiego by tutaj było. Dobra, mamy pierwszą garść dżemu, tak to się nazywa, tak, garść dżemu. I klopsiki od razu hapsniemy. O, i pięknie. Zjemy też sobie parę tych tutaj mózgotrzasków. No, jest super, dobra. To zabieramy. Oj, coś czuję, że nie starczy nam na... Znaczy, będziemy mieli jeden w zapasie. A już go od razu zostawmy. Dobra, a taki dżemik, słuchajcie, na pewno się przyda. Gdzieś tam po drodze, jak będziemy sobie płynąć, a właśnie wyruszamy w podróż za chwileczkę, gdzieś na pewno taki dżemik nam się przyda i ten kask futbolowy 100% też nam się przyda. Patrzę, czy jest coś, co nam się tutaj nie przyda. Nie. No właśnie, nie ma takich rzeczy. Tutaj jest już wszystko to, co jest najważniejsze. Nawet te 16% młotka. Dobra, to słuchajcie, to... Już się przestraszyłem, gdzie jest łódka. Okej, zacznijmy od tego, że zwiedzimy sobie ten teren na dole obok maszyny odkrywania. Gdzie my tutaj jesteśmy? Tutaj, dobra. Oczywiście przelecimy na drugą stronę świata. Tak sobie całkiem na spokojnie, te 10% żagla wcale nas nie stresuje, bo tu mamy następny. Zaraz będzie dobrze. Te drzewko chyba sobie stąd poleci. Chyba je wytniemy, bo już widziałem inne miejsca, w których one i są. Więc wiecie, po co ja mam się zamartwiać tym, że ona tam stoi i co chwilę mi psychikę obniża. Skoro jakby na to nie patrzeć, może tam nie stać. To jest butelka czy pusta butelka? Pusta. To na razie nie bierzemy. Oczywiście standardowo mamy jednego slota, no bo po co nam więcej? Przecież idziemy tylko do maszyny hazardu, pozwiedzać, popatrzeć na różne śmieszne rzeczy.
to nie okłamujmy się, aż tak dużo nie będziemy potrzebowali miejsca. Wyczuwacie sarkazm, prawda? To dobrze. Jak to, kiedy ostatnio coś jadłaś? Przed chwilą jadłaś coś ostatnio. Ojku. Dobra, no fajnie. To jest co? Kolejna rafa, fa. O, jaka ławica ładna. O, tutaj w ogóle jest całkiem, powiedziałbym, psia ryba. Dobrze. Ale w sumie poza tym to tak troszkę nic więcej. No fajnie, dobra, jest dużo wodorostów, ale wiecie. Musimy tutaj uważać, czy przypadkiem już na pewno nie natrafimy na tego jakżeż to mało przyjemnego jegomościa. Tutaj sobie jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze nas może zaskoczyć. Dobra, popłyńmy sobie troszeczkę z kosem. Potem naprawdę? To ona tutaj była, a ja muszę aż tam drałować? W sumie czy to ta sama... No dobra. Dobra, jest widoczna ta smolista plama, jest. Ja wiedziałem, że tak będzie, że oczywiście ja popłynę gdzieś na koniec świata, ona będzie, ta tutaj pod ręką jestem, a co tam? Panie, nie przejmuj się, przecież na pewno mnie nie znajdziesz, jak będziesz mnie najbardziej potrzebował, tylko dopiero później. No tak. Tak jest zawsze. Teraz pytanie, czy teraz też będzie rekin tygrysi? A co on tutaj robi? Czy to już czas? Czy to już jest czas, panie rekinie tygrysi? Oj. Czy to już jest jego pora roku? Się wydaje, że jeszcze jest huraganówka. Bo jakoś tak nie odczuwam zbytnio, powiedzmy, monsunowatości tego wszystkiego. Dobra, tutaj mamy bioluminescencję. To też fajnie. Zobaczmy sobie, gdzie my tutaj możemy... Oj. Mijankę zrobić. Oczywiście psie ryby. 1% żagla, a to spokojnie, jak zaczniemy wiosłować, to przełączymy na kolejny, ale bardzo dziękuję panie racjonalizator za podpowiadankę. Jeszcze wykorzystamy oczywiście ten żagiel w 100%, ale tutaj jest dużo, oj, pałaców piłkofinów i się skończyło, co dobre, ale tylko na chwilę oczywiście, ciach, pach i jest nowy. Widzicie, to jest dopiero przygotowanie. To jest dopiero pełna profeska. Bardzo, ależ to bardzo ładna rafa. Nawet z mózgiełką. I też jest blisko. Ja nie mogę, ale super. Czy ją widać? Widać. Będziemy o niej pamiętać. Właśnie, ja nie pamiętam, czy my nie byliśmy przy tej walizce. Co nam daje dżem? O, dżem nam daje dobrze. Ok, zobaczmy tą walizkę. To też prawda, albo przypomnijmy sobie, czy coś w niej jest. No, jeszcze tutaj zobaczymy tą piękną ławicę. I walizeczka powinna być gdzieś tutaj, obok tych meduzek, a w niej jedno wielkie nic, bo już tutaj byliśmy. Ale dobrze, wiemy, że byliśmy. To już mamy teraz potwierdzone całkowicie. Chyba tutaj w takiej okolicy nic takiego nie będzie ciekawego. Poza tą śmierdzi płaszczką oczywiście zaraz. O, właśnie tamtą. Też piłkofiny mogłyby się nią zająć, ale wiecie. Nie bądźmy tacy. A to jest dobry pomysł, żeby to był taki schowek tymczasowy, jakby miał za dużo rzeczy przy sobie. To jest, powiem ci, bardzo, ależ to bardzo fajna myśl. Dobra, płyniemy całkowicie w prawą stronę, aż na koniec świata i jeszcze dalej. Ale za dymo. Teraz powinniśmy przy jakiejś ładnej rafie, chciałem powiedzieć wylądować, wypłynąć. Nie wróciłeś, gdzie zaczęłaś? Wróciłaś zupełnie dalej. Jeżeli tak można powiedzieć. O, i znowu jest pełnia. No i super.
Zobaczmy, co tutaj jest przy tej rafie. Też taka większa troszeczkę. To bardzo fajnie. Będzie gdzie zbierać korale. Niekoniecznie czerwone. I znowu jest mózgiełka. Kurczę, czy ja bym cię... Nie, ja cię nie będę brał, bo jakoś mi szkoda ciebie brać, ale teraz popłyniemy sobie właśnie, o, tak jakoś troszeczkę po czareczki nawra... duchy w pełni wychodzą, tak? I mieczniki też. Dobra, rozumiem. Dziwne dźwięki słyszę ja. Nie wiem, czy tak do końca juchu, ale... Ale słuchajcie, tak jakby, wiecie, że... że powinniśmy wiedzieć, że coś się dzieje. Wiatry słyszę. Na ile to można określić w ten sposób? Nie wiem, czy to jest dobre określenie tego, co słyszę. I nie wiem, czy chcę je słyszeć, więc... O, kufer! Parasolka, okej. Okay. Napój pomarańczowy, weź. Czy ja mogę go... Nie mogę. Ale wiem, co mogę z nim zrobić. Kochani, wiecie co? Tym samym, jakby na to nie patrzeć, jesteśmy... Kurczę, daleko jest. Jesteśmy pełni. Dobra, zróbmy tak, że dopłyniemy sobie do tej tutaj... Czemu tutaj też są takie... Wiadomość w butelce. Transportnik, błagam cię, powiedz, że masz coś... Dobra, chodź. Ta wiadomość w butelce mi zostanie na tym, więc nie ma problemu. Ajajaj, no przygotowany jak zawsze. Jak zawsze. Cześć, chłopaki. Sól morska, cześć solo morska, cześć Mariusz. Cześć Edek, o Edek. I rekinowaty, i kto jeszcze? I znowu sól morska, i znowu rekinowaty. Co? Mama leniwa była, co? Ej, wiecie co. Dobra, słuchajcie, pogadamy potem, ja teraz muszę tutaj poogarniać, wiecie? No, mam drugi kask na 100%. A właśnie, o kurczaczki. A to widzisz, panie racjonalizator, nawet na to nie zwróciłem uwagi. To zróbmy tak, jednego tutaj zostawmy. Na wszelki wypadek zostawmy tutaj też te, może nie te dublony, bo zaraz je będziemy używać, ale te 18% tego pięknego ustrojstwa. Dobra. Czy my teraz, no mózgu mamy dużo, tego mamy dużo. Nie jest źle. Słuchajcie, 24. No, powiedzmy, że troszkę mniej. Teraz mam miejsce na wiadomość w butelce, też prawda. Cały jeden slot. Masakra. Tutaj ja muszę pozrzucać jakieś rzeczy. Na razie, powiedzmy, zrzucimy. Zrzucimy narzędzia na razie. O. I kapelusz z wężowej skóry też może nam się chwilowo nie przyda się. No pewnie się przyda. Kapelusz górnika się nie przyda. I ten napój pomarańczowy się nie przyda. Na pewno. Dobra, słuchajcie. Próbujemy. Przecież czemuż by nie. Prawda? Spróbujemy, nie? Trochę się stresuję, powiem wam szczerze, ale niech będzie. Odsuniemy się. Nie dawaj mi czaszek. Kasa. Mroźny amulet. A widzicie, to jednak warto tutaj przychodzić. O, to nie, to lecimy. O, idziemy stąd. No tak, oczywiście, że transportnika. No i co? Ja wiem, że kasyno zawsze wygrywa, ale tym razem wygram. I marchewki. I kokosy, kokosanki, jak ja lubię kokosy. Kokosy są super. Dobra, jeszcze raz.
Muszę patrzeć, jak ten mus tam stoi. Bez czaszek pro... Chodź, idziemy stąd, idziemy stąd. O, nie. Chodź tutaj, chodź tu. Chodź tu, ja biorę to. Chodźcie, chłopaki! Ale się zabawimy! Dawajcie, chodźcie! Nie ma, teraz już nie ma. Teraz jestem przygotowany na was. Dawaj! Jeszcze jeden, chodź! No i co? No i na co wam to było? I na co wam to było? Pamiętajcie, ze mną się zadziera tylko raz. Albo dwa. Maksymalnie 7. Ogarnęliśmy to, panie transportniki, to jak? Nawet się nie kapnęli, co ich ubiło. Widzicie? Można? Można. Dobra, na wszelki wypadek włócznia w dłoń i lecimy. No. Suszone mięsko, ale super. Dla takich chwil się żyje, kochani. Patrzcie, o, i tym sposobem nawet mamy kolejne miejsce. To jest rewelacja. Dawaj, dawaj. I złotko. Okej, zatruta włócznia już miałem. Pancerzyk? A już mam pancerzyk. Jest dobrze. Okej, to czekajcie. Włócznia, ostrzał, kokonada, zatruta włócznia. Dobra, z tym nic nie zrobimy. Droga skrzyneczko. Kokonada. Powiedzmy, że mroźny amulet. I nie ma miejsca już na nic. Kręcimy dalej. Usuwamy się. Żarełko. Nie. Czy my mamy? My mamy. Chyba nie ma sensu, co? Znaczy inaczej, zrobimy to tak. Patrzcie. Bierzemy tego. Zamieniamy sobie te kamienie z tym krzemieniem. O. I te kamienie damy tu. Patrzę jeszcze, czy coś gdzieś tutaj może jakoś nie. No dobra. Oczywiście naszą piękną włócznię obsydianową trzeba trzymać z tym mózgiem. Przed chwilą reperowaliśmy mózg, a teraz... Smoczy owoc i arbuz i banany. O panie! Co ja mam tutaj zrzucić? Włócznia ostrzał, przyda ci się? Nie. Nie mam co leczyć nawet. Czy tutaj u ciebie coś jest z tym związanego? Też nie. Dobra, zróbmy tak, weźmy tą bioluminescencję, dodajmy ją tutaj raz. I w sumie to tyle. Trzeba było tu nie iść, no. Dobra, smoczy owoc, arbuz. Kurczę, będzie trzeba się dowiedzieć, co ja mogę z tym robić. Wiecie co? Ale nad tym zastanowimy się już w następnym odcinku, kochani, więc jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiamy się oczywiście zawsze według harmonogramu, a harmonogram ten znajdziecie w opisie filmu, więc tym samym żegnam się z wami ja i życzę wam miłego dzionka, popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku, bądź poranka i pęczku marchewy. Trzymajcie się, hejka!